pomoc niedoszłemu samobójcy czy ratowanie małego dziecka z wypadku samochodowego. To tylko niektóre ze scenariuszy, z jakimi zmagali się w piątek uczniowie szkół podstawowych i średnich w Tarnowskich Górach podczas zawodów z zakresu pierwszej pomocy. Musieliśmy wyciągnąć pacjentkę z auta i udzielić jej pomoc i jej dziecku musieliśmy udzielić pomoc. Jak ta pomoc wyglądała? No, musieliśmy sprawdzić, czy oddycha, musieliśmy opatrzyć wszystkie rany, no i zająć się komfortem psychicznym. Bo to właśnie ta ostatnia kwestia, jeśli pomocy umie się udzielić, jest bardzo ważna. Żeby wiedział, że jest w dobrych rękach, no i w sumie to taka jedna z najważniejszych rzeczy jest, żeby wiedział, że jest dobrze i że pomożemy mu. Na wykonanie każdego z zadań grupy uczniów miały 10 minut, a scenariusze były skomplikowane, bo na przykład niedoszły samobójca nie tylko próbował się powiesić, ale także podciąć żyły i zażył dużo leków. Do tego awanturował się, gdy udzielano mu pomocy. Celem naszych zawodów jest propagować udzielanie pierwszej pomocy szeroko pojętego ratownictwa, idei pomocy innym ludziom wśród dzieci i młodzieży z terenu województwa. Mamy drużyny z całego praktycznie województwa, od Knurowa przez Lubliniec. W tym roku mamy 12 drużyn, 12 pozoracji, na których uczestnicy zmierzają się z różnego rodzaju wyzwaniami. Taka forma nauki jest bardzo przydatna, bo kiedyś na ulicy naprawdę można się spotkać z koniecznością ratowania komuś życia. Trzeba wtedy szybko zareagować, jeśli na przykład ktoś nie oddycha. Przystępujemy do RKO, czyli uciskamy w klatkę piersiową. Na środku klatki piersiowej za pomocą dwóch rąk. W systemie 30x2, ale wiadomo, jeżeli jest to osoba znaleziona na ulicy, jesteśmy z tych oddechów zwolnieni. Priorytetem jest zaangażowanie kogoś do wezwania pomocy 112 jak najszybciej po rozpoznaniu, że pacjent nie oddycha, czy tam poszkodowany. No i prowadzenie jak najbardziej dokładnej akcji reanimacyjnej do czasu przyjazdu wykwalifikowanych służb. Warto też pamiętać, że im szybciej zareagujemy i rozpoczniemy akcję ratunkową, tym większe szanse, że uda się uratować komuś życie.